kwiaty, kolory i wzory z Silvią Dei Fiori. Witam ponownie w pracowni kwiatów, kolorów i wzorów. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tablicy gości. Tablica gości. Zawsze z wielką przyjemnością proponuję wykonanie tablicy gości, bo jest to jeden z nielicznych elementów wystroju przyjęcia weselnego, który jest w gestii państwa młodych. Ale bardzo ważne jest to, że oczywiście musi ona pasować do reszty dekoracji zaplanowanej na przyjęciu weselnym. O to musicie już poprosić scenografa, kwiaciarkę lub dekoratora. Z materiałów roślinnych dzisiaj wykorzystamy konary orzecha. Ten orzech jest szczególny. Jego konar jest pokręcony, dając nam poczucie ruchu. Jest naturalny, wprost wyjątkowy. Można go wykorzystać w kompozycjach różnego charakteru, od klasycznych do bardzo nowoczesnych. Dzisiaj zobaczymy go w kompozycji ciepłej, dedykowanej może na ślub w okresie jesiennym. Właśnie dlatego będą wykorzystane kolory ciepłe, ale też i materiały takie jak suszone liście bukowe, kalie w kolorze pomarańczowym, tulipany pomarańczowe. Tulipany są najbardziej preferowane w okresie jesienno-zimowym. Żeby zamknąć listę, mamy nasze piękne liście aspidistra. Zawsze mówię, że liście te można wykorzystać z obydwu stron. Są bardzo wytrzymałe i łatwe do zdobycia. Przejdźmy teraz do potrzebnych nam materiałów technicznych. Będziemy potrzebować zaciski. Muszą być dość długie, bo będą musiały wytrzymać ciężar kompozycji. Fiolki plastikowe. Możecie je zdobyć w kwiaciarni, a jak dostaniecie z kwiatami, to ich nie wyrzucajcie, bo mogą się przydać także i w tym przypadku. Oczywiście niezbędne cążki, nożyczki, cieniutki drut i klej na gorąco. Naszą tablicę zamkniemy używając zielonych taśm. Oczywiście musicie mieć przygotowane kartoniki z nazwiskiem każdego gościa. Ja przygotowałam i wydrukowałam je w kolorze zielonym, aby pasowały do kompozycji, a szczególnie do łodyg i tasiemek, których użyję. W pierwszej kolejności musimy przygotować wszystkie nasze kwiaty. Tulipany umieszczamy we fiolkach wypełnionych wcześniej wodą. Dokładnie w taki sposób. Fiolki nie są potrzebne do kali, bo kalie mają dość grubą łodygę i dzięki temu zatrzymują dużo wody. To im pozwala na utrzymanie świeżości przez długi czas. Jak już włożyliście kwiaty do fiolek, musimy je ukryć w liściach aspidistra. Bierzemy jeden liść, wycinamy twardą część, czyli łodygę, i z odrobinką kleju zamykamy fiolkę z tulipanem w liściu aspidistra. W taki sposób, żeby nie była widoczna. Długość liścia zależy od Was, jak sobie wymyślicie. Jeżeli ma mieć charakter wąsa, to musi być dłuższa. Dokładnie to powtarzamy ze wszystkimi tulipanami. Teraz bierzemy konary orzecha, które oczywiście wcześniej wybraliśmy. Będą nam potrzebne co najmniej 4 konary. 2 krótsze i 2 dłuższe. Najpierw ustawiamy je w taki sposób, aby dłuższe były w linii horyzontalnej, bo od tego konara będą odchodziły wstążki z karteczkami. Ta tablica jest niepowtarzalna ze względu na to, że nie będzie ona oparta, tylko powieszona. Ja nazywam ją zabawnie samolotem.
W tym przypadku łączymy konary, horyzontalny i wertykalny, naszymi zaciskami. Ważne, aby były dość mocno zaciśnięte. Będą wtedy dobrze trzymały całą kompozycję. Zaczynamy zakładać nasze zaciski na krzyż, aby ją wzmocnić. Zaciski w ciemnym kolorze są najbardziej wskazane, bo łatwiej je ukryć. Teraz bierzemy dwa krótsze konary i układamy je prostopadle do tych już ułożonych wcześniej. Oczywiście, jeżeli trzeba użyć więcej zacisków, to użyjcie ich, bo wszystko musi się trzymać. Zaczynamy układać kwiaty, biorąc dłuższe kalie wzdłuż dłuższego konara. Krótsze wzdłuż krótszego. Układamy je stopniowo w taki sposób. Najpierw je układamy, potem mocujemy. Ja umocuję je drutem. Trzeba tylko pamiętać, aby nie zaciskać za mocno drutu i nie uszkodzić łodygi kwiatka. Teraz umocuję kalię na prostopadłym konarze, nawet żeby odrobinę wychodziła od góry. W taki sposób. Mamy już umocowane też i tulipany. Przechodzimy do naszych suszonych liści bukowych, które ukryją nam ewentualne miejsca, w których widoczne są mocowania, druty i inne materiały. Z odrobiną kleju przyklejamy liście. Bierzemy więc taśmy. Ich długość ustalamy sobie sami. Na pewno zależeć będzie od ilości przyklejonych do niej karteczek. I na pewno od wysokości, na której będzie powieszona nasza tablica. Weźcie tylko pod uwagę fakt, że nie może wisieć za wysoko, bo nie będzie czytelna dla gości. Karteczki muszą być czytelne. I nie mogą być powieszone na wysokości 4 metrów. Umocowujemy nasze tasiemki za pomocą kleju na gorąco do konara. Jak zawsze podpowiadam, aby zamiennie używać różnych tasiemek. Teraz mocuję tylko taką, ale później zamocuję tasiemkę z organzy w różnych tonacjach. Na przykład tą wykorzystam tylko do dekoracji. I nie będę przyklejała karteczek z nazwiskami gości. Przyklejam ją blisko tych tasiemek z karteczkami i w ten sposób wypełniamy nasz konar dekoracją z tasiemek w różnych kolorach. Za chwilę będę przyklejała karteczki z nazwiskami gości weselnych. Rozpoczynam przyklejać karteczki od góry. E
Właśnie przykleiłam naszą ostatnią karteczkę. Teraz obejrzyjcie waszą tablicę i jeżeli wymaga jakiejś korekty, to ją wykonajcie. Sicuramente troverete un posto indicato per appenderlo e per valorizzarlo. Bene, ecco. Zobaczcie, oto nasza skończona tablica. Może trochę duża. Pomyślałam, że jej wykonanie da wam jakąś inspirację na dekorację waszego przyjęcia weselnego. Ważna rzecz. Ten typ powieszonej tablicy można podkreślić odpowiednim oświetleniem. Może podpowie wam coś wasz dekorator albo ktoś, kto zajmuje się waszym wnętrzem na przyjęcie. Dobrze, pozostaje mi tylko pożegnać się z wami i zaprosić na następne spotkanie, aby wykonać coś niepowtarzalnego. Do zobaczenia. Materiały użyte do wykonania tablicy gości. Konary orzecha, suche liście bukowe, kalie, tulipany, liście aspidistra, zaciski, fiolki plastikowe, drut, tasiemki, klej na gorąco, nożyczki i cążki. Prowadzenie Silvia Dei Fiori, czytała Ada Gostkowska.